Ciekawe elementy z Lego mają to do siebie, że ciekawe mają również ceny. Chińczyki mają to, że ceny mają niskie, ale z, no właśnie, z ciekawością tych setów jest różnie. Dzisiaj sprawdzimy, jak się ma, moi drodzy, chiński niedźwiedź w rzeczywistości. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dostałem to od jednego z fanów. Jak wiemy, te takie, wiecie, dedykowane odlewy zwierzęce w Lego potrafią być naprawdę drogie. Chociażby lwica z zestawu Safari kosztuje bodajże po 40 zł. Ajajaj, no potrafi zaboleć nie tylko głowa, ale i portfel. Chińczyki natomiast mają swoje aliexpressowe miśki czy inne zwierzęta nawet po 5-6 zł. W związku z tym, jak wiecie, no różnica jest kolosalna, chciałoby się rzec. A jak to się jeszcze ma do jakości, moi drodzy? Wiem, powinienem mieć dla porównania jeszcze drugiego misia, aby tutaj nie było jakby właśnie wątpliwości. Powinienem w ogóle robić ślepy test i tak dalej. Nie mam jednak misia, chcę po prostu zobaczyć od, jako zwykły człowiek, czy jakbym to otwarł, czy coś tutaj jakościowo mnie boli. To oczywiście nie znaczy to, że w Lego by mnie też nie bolało, bo wiecie, tak jak mówię, nie mam tutaj też porównania. Zabezpieczone jest to średnio, no bo tylko w taki worek, aczkolwiek w Lego jest podobnie, tylko po prostu jeszcze telepota się to w kartonowym opakowaniu. Jeżeli chodzi o, kurczę, tutaj ten ul. Jeżeli chodzi o ten ul, to powiedziałbym, nie jest źle, kolorystycznie jest dobrze. No tutaj mam jakieś mikro przebarwionko, widzicie, czy tam mikro jakąś wadkę, ale to jest bardziej właśnie kolorystyczna. Ale poza tym nie jest, kurczę, źle, nie jest to, wiecie, jakiś miękki plastik, zresztą gruby nawet. Serio, gdybym to zobaczył, to jedyne co kolor mógłby mi zdradzić, że to nie jest Lego. Ale poza tym, gdybym to znalazł w miksie, to naprawdę bym w życiu nie przypuścił, że to może nie być Lego, jeżeli chodzi o jakość, naprawdę dobre. No może jak postukamy, to czuć, że to nie jest ten plastik, ale w dotyku tego absolutnie nie czuć. Absolutnie więc na plus idzie ul. Misiu? Będę to chyba jeszcze długo robił u. Sami widzicie, moi drodzy. No wątpię, by takie rzeczy działy się w Lego. Spójrzcie. No nie wszystko, misiu, co ma futro. Nie wszystko fajne, co kosztuje 5 zł, jak widzicie. I szczerze myślałem, że dzisiaj trochę ten odcinek będzie taki, że kurczę, no te aliexpressowe podróbki nie są też najgorsze. No bo często nie są najgorsze, tym bardziej, że badamy je bardzo często. A tu proszę, dodatkowo nogi też tak, widzicie, też tak trochę. Tak, jeszcze pionowo palicho, ale lekko w tej, na przykład takiej pozycji zrobimy, bo on już też spada. I w ogóle, co ty, misiu? On chyba nie jest chiński, on chyba jest ruski i chyba wyłoił niejedną skrzynkę napoju ruskiego. No bo kurczę, cały raz łem mu leci, on cały czas leci. No słabo, słabo, no, obydwie nogi chodzą jakby niezależnie. Nogi oczywiście, więc jeszcze jakby takie figury. Trochę jak gwiazdy tańczą na lodzie. Gwiazdy tańczą na lodzie. Gwiazdy tańczą na lodzie. Może robić, ale poza tym jest no... No jedna chodzi luźniej. Druga chodzi ciężej, ta chodzi luźniej. Ta chodzi ciężej, ale i tak co z tego jak... No i tak te nogi widzicie. Widzicie, po kilku już ruszeniach już nawet z pionu się wywraca. No, musimy tutaj o tak, to się nie wywróci, ale już jak jest, już ma lekko głowę w dół, już się wywraca. No ten misiu nie jest godny polecenia. Ten nie jest godny polecenia. Odlewowo starano się tu zachować, widzicie, w miarę szczegóły. Jest ogon, są study. Odlewowo tutaj, widzicie, nawet pazury on ma, więc starano się. Jednakże, o ile nie potrzebujecie niedźwiedzia, który dokładnie będzie w takiej pozycji, a pewnie nikt nie potrzebuje, bo każdy wolałby mieć łeb wyżej, albo chociażby tak, żeby go było widać, a nie tak między jeszcze tą nogą, z tej pozycji trochę lepiej, no to takie niedźwiedzie no raczej nie będą dla was przydatne, raczej nie będą dla was pocieszne. Ku przestrodze, moi drodzy, więc ten odcinek wyszedł, chociaż spodziewałem się naprawdę, tak jak mówię, zupełnie innego efektu. Spodziewałem się, że jednak nie będzie tutaj źle. Szkoda, tak jak mówię, no nadrukowo, wyglądowo nie ma tutaj tragedii. Jeżeli chodzi o bawialność, jest tragedia, bo po prostu on właśnie może być tylko w pozycji leżącej, a to jest tylko taki bajer, żeby sobie pomajtać tymi łbami i nogami, nic więcej z tego nie wyniknie, więc jakby... Szkoda, kupa trochę, kupa, nawet żółta kupa bym powiedział teraz, ul, spoko, ten, ale nikt dla ula tego nie kupi, nie? Moi drodzy, AliExpress, ja często zachwalam, ale jak widzimy, nie wszystko, to ja mówię, złoto co tanie, nie wszystko dobrym klocem, co jest Ali. Cóż, szkoda trochę, szkoda. Uważajcie i pamiętajcie przede wszystkim też, że to, że czasem będziecie jakby trochę... Nie chcę mówić, że chytrzy na pieniądz, ale próbowali oszczędzać, to jest oczywiście zrozumiałe. Nie zawsze skończy się dla was dobrze, trzeba to niestety też mieć na uwadze. No cóż, dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych odcinkach. A teraz my dajemy spać temu pijanemu misiowi z Rosji. Dzięki, bye!